Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, Akademię Gry stworzyłem dokładnie 2 lata temu, bo w tej chwili, kiedy to nagrywam, obchodzimy drugie urodziny. Strona i cały ten pomysł, cały ten projekt zrodził się z tego, iż bukmacherka jest absolutnie moją pasją. Pamiętam, jak pierwszy raz około 20 lat temu chodziłem do punktów w STS-ie w Warszawie, do punktu Fortuny. Wtedy bodajże jeszcze profesjonala na dworcu centralnym. Tam też udało mi się wygrać z 2 zł ponad 2000, ale jak wiecie, to było tak zwane szczęście początkującego. Słuchajcie, coś, co wydaje się generalnie bardzo proste, bo wiele osób, które rozpoczyna zabawę w grę u bookmachera, wydaje im się, że te firmy powstały po to, żeby rozdawać im pieniądze, że przecież to tak prosto wytypować jakieś zdarzenie, czy wygra Lech, czy Legia, czy Manchester City, czy United i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, okazuje się bardzo szybko, że to nie jest takie proste, a szczęście początkującego bardzo szybko się kończy. I w tym momencie, jak się wam skończy to szczęście początkującego, wkraczacie niestety na tak zwane pole minowe. Spotykacie po drodze pełno ludzi, którzy opowiadają wam różne bajki pod tytułem, że jest łatwo wygrywać, że można grać jakimiś progresjami, które prowadzą was do bankructwa wcześniej czy później. Później trafiacie na jakichś ludzi, którzy wam mówią o ustawianych meczach, że za 50 czy za 100 zł dadzą wam mecz, który jest ustawiony i będziecie mogli na nim wygrać 10 milionów. Jak się niestety później okazuje, tak jak wczoraj dostałem maila od jakiegoś tam pana, który napisał, że siedzi w jakichś tam CS-ach, nie CS-ach, we sportach generalnie i ma mecz na 100%. I napisał mi, że ten mecz jest dla mnie darmowy, mam go po prostu 100%, żebym się spieszył, bo kursy spadają. W tej chwili tam napisa było 1,80 parę. Słuchajcie, ja oczywiście coś takiego wrzucam do spamu, bo w bajki nie wierzę, za długo się w to bawię i wiem, że mecze ustawiane być może są na świecie, ale szansa na to, że my, zwykli ludzie, tacy zza ekranu komputera, będziemy mieli do nich dostęp, no to jest raczej 0%. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to prawdopodobnie kłamie i was oszukuje. Także nie dajcie się na to nabierać. Słuchajcie, żeby wygrywać u bookmachera, ja nagrałem już ponad 200 filmów na YouTubie. Macie bezcenną absolutnie wiedzę. Możecie sobie te filmy pooglądać, do czego zachęcam. Jak wpiszecie w YouTube Akademia Gry, to wyskoczy wam naprawdę cała masa bardzo, bardzo dużej takiej piguły z wiedzą. I słuchajcie, żeby wygrywać u bookmachera, czy można wygrywać przede wszystkim u bookmachera? Tak, oczywiście można. Chcę was tego nauczyć. Udaje mi się to od ponad 20 lat. Przez te 20 lat, powiem wam, poznałem masę, masę ciekawych ludzi, począwszy od grupy warszawskich matematyków, o których pisali w gazetach. Mario, pozdrawiam serdecznie, jeśli tego będziesz słuchał. Poprzez naprawdę mega ekspertów, zawodników, którzy grali, czy to w futsal, czy w siatkówkę. I powiem wam, że kiedyś napiszę o tym książkę, bo to jest bardzo fajna przygoda i ta przygoda trwa. W tej chwili obchodzimy drugie urodziny Akademii Gry. Jest nas już ponad prawie 2000 osób. To jest, przeszło to moje absolutnie najśmielsze oczekiwania. Ja, słuchajcie, charakteryzuję się tym, że jestem zwykłą osobą, prostą, zwykłą osobą, taką jak większość ludzi. Nie wywyższam się, chociaż niektórzy oceniają mnie po tym, że udaje mi się trafiać wysokie kwoty u bookmachera zupełnie inaczej. To jest błąd. Ja jestem naprawdę skromnym człowiekiem. Jara mnie ta bukmacherka, pasjonuje mnie ta bukmacherka, wymyślam to coraz nowe patenty, schematy, nazywam to czasami wędki, słynna wędka pana Stanisława. Pewnie znajdziecie sobie w internecie i będziecie mogli poczytać o tej wędce i się co nieco dowiedzieć. Jak chcecie znać szczegółowe zasady, oczywiście zapraszam do Akademii Gry. Wtedy będziecie mieli wszystko wyłożone na tacy. W momencie, słuchajcie, kiedy zaufacie i dołączycie do Akademii Gry, a dostęp jest naprawdę symboliczny, jeśli tą kwotę wejścia podzielicie przez ilość miesięcy, a dostęp wykupujecie na rok czasu, jeśli chodzi o na przykład ofertę One Pass, no to naprawdę macie za dosłownie grosze dostęp do gigantycznej wiedzy, do wiedzy, której nie znajdziecie nigdzie w internecie.
W internecie możecie znaleźć dużo teorii. Ta teoria z praktyką niestety nie ma wiele wspólnego. Tak jak mówiłem o polu minowym, jak zaczniecie grać u Bukmachera, bardzo szybko właśnie traficie na różnego rodzaju takich bajkopisarzy, można nazwać, takich marzycieli, nie wiem jak to nazwać, na ludzi, którym wydaje się, że wreszcie złamali jakiś magiczny kod i będą wygrywali. Tak niestety się, słuchajcie, nie dzieje. Wszelkie tak zwane, jak ja to mówię, anal, easy z podkreśleniem na słowo anal, można między bajki włożyć, bo bardzo szybko dowiecie się i zorientujecie się, że grając typowo na sportowo, patrząc na, nie wiem, na formę sportową, czy na jakieś mega informacje tajne z klubów, tak niestety się wygrywać nie da, o czym Bukmacher doskonale wie i dlatego niestety manipuluje, może to jest złe słowo, ale robi wszystko, żeby was wciągnąć w tą swoją gierkę, żebyście grali od rana do wieczora. Ja o tym ostatnio mówiłem, że mniej równa się więcej. Im mniej grasz u Bukmachera, tym więcej pieniędzy wygrywasz. Sprawdź, obejrzyj moje ponad 200 filmów, zobaczysz i dowiesz się naprawdę ciekawych rzeczy. U nas w Akademii Gry, słuchaj, kompletnie wywrócimy ci myślenie o zakładach. Zupełnie. Nauczysz się bardzo szybko. Już pierwszego dnia dostaniesz różne narzędzia, różnego rodzaju patenty, które dadzą ci wygrywać niemal natychmiast. Pamiętaj to wszystko, co ja teraz do ciebie mówię, ja tego nie przygotowuję sobie na kartce. Dlatego być może nieraz mówię chaotycznie, bardzo cię proszę o wyrozumiałość. Być może niektóre rzeczy powtarzam, ale od początku założyłem sobie, że nie będę jakimś tam robotem, nie będę z tego robił jakiś taki, wiesz, nie wiadomo czego. Mówię prosto z serducha, zależy mi na tym, żeby te firmy bukmacherskie, jak ja ich nazywam dziadami pieszczotliwie, które grają według mnie no nie do końca sprawiedliwie i ta gra nie jest do końca równa, bo dochodzą podatki, dochodzą różne różniste rzeczy typu niewystawianie zakładów, na których można wygrać pieniądze. Jest tego naprawdę cała masa. W Akademii Gry dowie się tego wszystkiego. Słuchajcie, żeby wygrywać u Bukmachera, należy wypracować sobie jakąś przewagę. Ja to nazywam przewagę. Czyli trzeba mieć jakiś schemat, tak jak my w tej chwili mamy. Załóżmy, my w tej chwili mamy absolutnie fenomenalną rzecz, jeśli chodzi o wybór meczu na 1,5 gola. Czyli nie obstawiasz w meczu, kto wygra, czy będzie remis. Obstawiasz po prostu, że w meczu będzie powyżej 1,5 gola. Słuchaj, sposób jest fenomenalny. Jak wskoczysz do Akademii Gry, jak dołączysz, to sam zobaczysz, jak dużo kuponów udaje nam się trafiać. Oczywiście my również przegrywamy, żebyś był tego świadom. Ja zawsze to porównuję do rzutu monetą. Jeśli rzucasz monetą i ktoś ci powie, że będzie 100 razy podrzuci tą monetą i wypadnie za każdym razem orzeł, bo on ma jakiś patent sprawdzony, to on cię po prostu okłamuje. Nie wierz w to. Zakłady bukmacherskie to są wygrane i to są przegrane. Nie da się robić tak, żeby były cały czas wygrane. Po prostu się tego nie da. Ja przez 20 lat szukałem tak zwanego złotego grala i wydawało mi się, że kiedyś go znajdę. Nie, nie znajdę go, bo są takie mecze, jak na przykład wczoraj Real Madrid grał z Osasuną i miałem ten Real Madrid na szczęście w opcji draft no bet, czyli remis nie ma zakładu i to mnie uratowało. I nie strzela w końcówce meczu Benzema rzutu karnego. I jestem bezradny, nie mogę nic zrobić. Tak samo jak na przykład są czerwone kartki. I nic nie zrobisz, to jest sport. Więc trzeba mieć jakiś schemat, trzeba mieć jakieś narzędzia. Jeśli będziesz szedł tą drogą, że będziesz miał tą przewagę, będziesz wiedział dokładnie, co masz grać, bo przystępując do Akademii Gry, wstępując w nasze tak zwane skromne progi, dostaniesz masę narzędzi. Naprawdę, weźmiesz sobie, założysz kajecik, do czego od razu cię będę zachęcał. Notes, kajet, zeszyt, cokolwiek. Żebyś zaczął sobie spisywać to, co grasz. Żebyś na przykład, jak ja ci podam na tacy gotowy sposób do wyboru meczy na 1,5 gola, to żebyś mógł sobie zapisać, gram kupon numer 1 za tyle i tyle i mecze na przykład wybrałem takie, takie i takie. I bardzo szybko zobaczysz, do tego dołożę ci stawkowanie, powiem ci jak stawkować. Bardzo szybko dowiesz się i zobaczysz na własne oczy, że da się zarabiać. Że nieważna jest wysokość kursów, nieważna jest skuteczność, bo to są takie właśnie banialuki, którymi jesteś cały czas zarzucany i jak będziesz przeglądał strony internetowe,
to bardzo często będą ludzie pisali: a po co ty grasz kursy takie, lepiej graj wyższe, a po co grasz single, lepiej sobie rób kupony ako, żebyś miał więcej do wygrania. To są kompletne bzdury, to są pułapki, ja to nazywam pułapki, które ktoś po bukmacherze bezmyślnie powiela i po prostu cię oszukuje. Pamiętaj, że bukmacher specjalnie stworzył takie coś, to coś tak bardzo prostego, ale pewnie mało ludzi się nad tym zastanawia, a zwróć uwagę, jak się zachowują ludzie w punktach, czy w jakimś tam STS-ie, Fortunie, czy gdziekolwiek jesteś w tak zwanym punkcie stacjonarnym. Ktoś bierze kupon, ktoś zagrał na tym kuponie kilkanaście spotkań, już z góry wiadomo, że on nie ma żadnych szans na to, żeby ten kupon został trafiony. Minimalne, iluzoryczne szanse, naprawdę. Tak jak w Totolotku, 1 do 6 miliardów, a ludzie myślą, że akurat on trafi. No jest bardzo, bardzo ciężko trafić taki kupon. Ale zwróć uwagę, jak podniecają się ludzie, czym się podniecają ludzie po tym, jak zawrą tak zwany zakład z bukmacherem. Patrzą na końcu kwota możliwa do wygrania. I tym ci ludzie się najbardziej podniecają. Że on postawił sobie 2 złote, a ma do wygrania 25 tysięcy. I on kupuje tak naprawdę emocje. To jest kupowanie emocji. On się nad tym nie zastanawia. On kupuje sobie taką w cudzysłowie adrenalinkę. On ogląda te mecze i później następnego dnia przychodzi do punktu. Masa jest tych ludzi. Niestety ponad 90% przegrywa u bukmachera, bo kupują emocje i podniecają się, że zawsze, że byli tak blisko, że jeden mecz im nie wszedł, że już byli tak blisko, bo zagrali 35 spotkań, nie wszedł jeden. Tak naprawdę nieważne, czy ci nie wejdzie jeden, czy ci nie wejdzie 5, czy 15. Nie wygrałeś, przegrałeś kasę. Bukmacher się cieszy. Nie dość, że zarabia w różnisty sposób i na marżach swoich, i na tym, że właśnie będą jakieś tam niespodzianki. On się cieszy i dookoła będą ci mrygały banerki: zagraj, zagraj, graj rano, wieczorem, w południe, w nocy, non-stop graj, graj, cały czas graj. Uwierzcie mi na słowo, że te firmy nie powstały po to, żeby rozdawać wam pieniądze, a wyrwanie od nich jakichkolwiek większych pieniędzy jest naprawdę trudne. A jak już ci się uda wygrywać, dołączysz do nas i zobaczysz, jak fajnie wchodzą mecze na 1,5 gola, chociażby na 1,5, albo jak wchodzi wędka pana Stanisława, to za chwilę dostaniesz limity. Oni zrobią wszystko, żebyś nie wygrywał. To jest tak właśnie uczciwa gra. Jak przegrywasz, jesteś super. Możesz być nawet VIP-em dla nich. Dadzą ci status VIP-a. Jak będziesz przegrywał, jak tylko zaczniesz regularnie wygrywać, zrobią ci limity, a w ostateczności zablokują ci konto. Z przyczyn albo z powodów bezpieczeństwa, jak ci później napiszą. Z powodów bezpieczeństwa. Więc dlatego zachęcam do gry w punktach stacjonarnych. Tam jesteś anonimowy. Nikt nie wie, że to ten sam człowiek wygrywa. Ja często, gęsto chodzę do różnych punktów właśnie specjalnie po to, żeby nie rzucać się w oczy i żeby jak najdłużej móc wygrywać. Dlatego jeśli chcesz porzucić te wszystkie bajki o ustawianych meczach, o super informacjach, o genialnych spadkach, o jakichś takich różnych dziwnych rzeczach, dołącz do Akademii Gry i zobaczysz już pierwszego dnia ponad 90% osób po dołączeniu do Akademii Gry od razu mi pisze, że wow, kompletnie wywróciłem im myślenie. I o to mi właśnie chodzi. To jest moja pasja, żeby ci ludzie wygrywali. I weekend w weekend, uwierz mi, jak dołączysz do Akademii Gry, dołączysz również, jak będziesz miał opcję, tą One Pass Premium, czyli wszystko w jednym, dostajesz dostęp praktycznie do wszystkiego. Będziesz miał jeszcze grupę na Signalu, gdzie siedzi kilkaset naprawdę świetnych osób, mega myślących. I też bardzo mi się podoba, o tym jeszcze nie mówiłem, że bardzo się cieszę, że oni na przykład widząc, już mając ode mnie pewne schematy, zaczynają układać swoje i te ich zaczynają świetnie działać. To mi się bardzo podoba, na to liczyłem, wiem, że z czasem, tak jak powiedziałem o tym wczoraj, ta grupa będzie wymiatała. Tam na razie jeszcze jest jakaś garstka ludzi, którzy dają się nabierać bukmacherowi i to niestety ja na to nie mogę nic poradzić. Musi upłynąć pewien czas, żeby ci ludzie zrozumieli, że nie granie od rana do wieczora jest sukcesem, tylko właśnie musisz być jak ten snajper. Masz 1,5 gola, masz pewne ekipy, masz jakieś schematy i tego się trzymasz i po prostu strzelasz jak snajper. I wtedy można wygrywać. Ja na ostatnie
kilkanaście kuponów, chyba przegrałem jeden. Ale ja idę według pewnej drogi, ja idę pewną drogą. Ja nie patrzę się w lewo, a może to, a może to, a może to, a może City wygra z tym. Nie. Ja na przykład wiem, wczoraj wam też miałem powiedzieć, mam nadzieję, że większość osób zapamiętała moje tak zwane wypociny sprzed roku, że City zawsze u siebie leje United. I powiem wam, kiedy tego City nie zagram, za każdym razem jest demolka. Nieważne w jakiej formie jest United, po prostu ten zespół im pasuje. Ale oczywiście za chwilę ktoś sprawdzi, bo już mi ktoś rok temu, słuchajcie, sprawdził i mówi: nie, panie Robercie, nieprawda, bo w 2008 nie wygrali. Słuchajcie, w bukmacherce trzeba być elastycznym. A ja zagrałem dwa ostatnie razy i dwa razy przytuliłem fajną kasę. I jak będzie to City grało kolejny raz United, zapamiętajcie, to ja znowu ich będę grał. Także zapraszam serdecznie do Akademii Gry. Gwarantuję wam jedno. Całkowicie zmienicie podejście do zakładów bukmacherskich. Porzucicie to myślenie, które macie być może w tej chwili. Być może szukacie jakichś tam osłabień. Nieraz mi ludzie piszą: panie Robercie, jak pan analizuje mecze? Ja nie analizuję meczy, bo dla mnie analizowanie meczy to jest właśnie tak zwana analiza. Co mi z tego, że ktoś mi opisze 4 strony A4 o jakimś meczu? Że dzisiaj jakaś tam drużyna A wygra z drużyną B, bo ci są na tym miejscu w tabeli, a ci na tym, ci grają w domu super, tam ci grają kiepsko, a do tego tu nie gra Johnson, a tam nie gra jakiś tam jeszcze inny i to w takim razie wygra jedynka, a mecz się kończy 0-4. Był kiedyś taki typer bardzo słynny w Polsce, który robił takie analizy. On miał oczywiście na stronie swojej masę banerów reklamowych bukmacherów, więc on tak naprawdę po cichu zarabiał na tym, że ludzie, a było ich bardzo dużo śledzących tą jego stronę, jak przegrywali pieniądze, to on od tego dostawał, od bukmacherów, pieniążki. Więc tak naprawdę, ale powiem wam, analizy to on robił coś pięknego. Później ten pan był w gazecie, podawał też swoje przemyślenia, ale jakoś bardzo szybko z tej gazety chyba zniknął, z tego co kojarzę. I teraz tego pana w ogóle nie ma, ta strona, nawet nie wiem, czy ona wisi, czy nie wisi. Także musicie być czujni. W internecie, w sieci musicie być czujni, bo naprawdę większość tych stron nie dość, że zarabia na banerach reklamowych, czyli tak naprawdę mają w nosie wasze wygrane, to dodatkowo, no niestety, kierują was na różnego rodzaju pułapki. Pod tytułem: musisz grać dużo meczy, musisz grać na spadki, musisz szukać jakichś super informacji o meczu, musisz grać, wiesz, może jakiś tam mecz jest podejrzany, że jest ustawiony, to nie, to są kompletne brednie, nie wierz w to. Nie wierz w takie bzdety, bo przegrasz mnóstwo pieniędzy. Posłuchaj się mnie, ja to wszystko sprawdzałem, naprawdę. Masę rzeczy sprawdziłem. Myślę, że chyba w Polsce to wszystkie sprawdziłem. To są wszystko w większości teoretycy. Ludzie, którzy bardzo pięknie to o tym opisują, to tak jak o progresji. Bardzo proste. Graj na remis, graj cały czas na remis, zwiększaj stawkę, a na pewno za którymś razem trafisz. Guzik, prawda. Progresja równa się zawsze bankrut. Zawsze. Jak ktoś powie ci, że gra nadal progresją i to jest świetny sposób na zarabianie, to zakoduj sobie w tyle głowy, że on na pewno będzie bankrutem. Jak nie przestanie grać, bo być może uda mu się coś wygrać i przestanie grać, no to wtedy będzie miał szczęście. W innym przypadku niestety zbankrutuje, bo będzie musiał za bardzo duże pieniądze zagrać, żeby odzyskać grosiki. A jak się nie uda, no to będzie po nim. Dlatego nie nabieraj się na jakieś głupoty. Zaufaj komuś, kto siedzi już 20 lat na tym rynku. Być może mówię do ciebie, a ty nawet nie masz 20 lat. Więc zobacz, jak byłeś mały, jeszcze łaziłeś w pampersach. Ja już chodziłem do STS-a. Już grałem. To jest, powiem wam na koniec, największa mądrość. Gdyby ludzie to zrozumieli, ja to zrozumiałem zbyt późno. Dlatego pewne rzeczy osiągam dopiero teraz, a powinienem osiągnąć je już, mówię o tematach biznesowych, dawno, dawno temu. Ja też, mając 20 lat, jak ktoś mi 35-letni dawał rady, to myślałem: a tam co on gada? Przecież to jest starszy pan. Okazuje się, że to jest bezcenne. Jeśli masz 18, 20 lat i teraz mi zaufasz i posłuchasz, co ja do ciebie teraz mówię i klikniesz przycisk sprawdzam, dołączysz do Akademii Gry, to zobaczysz, jak
twoje życie, jeśli chodzi o zakłady bukmacherskie, kompletnie się zmieni. Warto zaufać. Ponad 96% osób jest zadowolonych z Akademii Gry. Dlaczego nie 100%? No i tutaj muszę przytoczyć to słynne powiedzenie MediaMarkt, a jak nie wiesz jakie, to sobie wygoogluj. Nie dla wszystkich, mówiąc grzecznie, są zakłady sportowe, tak samo nie dla wszystkich jest gra na pianinie, nie dla wszystkich jest nauka języków obcych i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam serdecznie, trzymajcie się, cześć.